Dorota i Waldemar to jedna z dwóch par, które znalazły uczucie dzięki udziałowi w 10. edycji programu Rolnik szuka żony. Obecnie para wyczekuje pojawienia się na świecie ich pierwszego dziecka. Mimo błogosławionego stanu, ukochana rolnika wciąż jest niezwykle aktywna w sieci. Ostatnio pochwaliła się swoim najnowszym zdjęciem, na którym z trudem można ją rozpoznać. Dorota z Rolnik szuka żony mocno zmieniła się przez ciążę. Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji programu Rolnik szuka żony. 41-latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a rozgłosu. Sam jednak temu stanowczo zaprzeczał. Kobietą, która szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Rolnik nie mógł od niej oderwać wzroku, ale jednocześnie miał też wiele wątpliwości, nie do końca był przekonany, czy piękna wokalistka odnalazłaby się na gospodarstwie. Finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale Rolnika, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą, z którą niedługo przywita na świecie ich pierwsze wspólne dziecko. Błogosławiony stan Doroty nie wpłynął na jej aktywność w sieci i ukochana rolnika tak jak dotychczas chętnie dzieli się ze swoimi sympatykami tym, jak obecnie wygląda jej życie. Ostatnio postanowiła pochwalić się zdjęciem, na którym widzowie 10. edycji Rolnik szuka żony w pierwszej chwili mogą jej nie poznać. Nowa fryzura, zdecydowanie smuklejsza twarz i nie tylko. Dorota naprawdę mocno się zmieniła przez ostatnie miesiące.